Wiedźmin, fantazja, odcinek 15. Wyspa kebabów. No to teraz się przygotujcie. Lądujemy na pierwszej wyspie, wyspie żywiołu ognia. Wyspie, która skrywa wiele tajemnic. Wiele, znaczy może niewiele, ile wiele, ale bardzo dużo. Wyspa ta jest strzeżona przez strażników kebaba. Kurde, co? Jakiego kebaba? Co ty, kapitanie Jacku, jarałeś? Ja się pytam ciebie, co ty, człowieku, palisz? Jakie ty zioła sobie parzysz, człowieku? Człowieku, Marczu, czarodzieju Michale, proszę zachować powagę. Musimy teraz bardzo bezpiecznie... Czyli Jack, kurde. Jedziemy z tym tematem. O co tu kurde na tej wyspie biega? Powiedz ty mi, Jack. Yo. Yo, yo, czarodzieju Michale. Czarodzieju Michale, kurde. Na tej wyspie grasują bardzo niebezpieczne, ubrane na czarno i różne takie, oni, to są takie stwory, potwory, są takie istoty dziwne jakieś takie. One ciskają w ludzi, bronią swojego terytorium, bronią świątyni, który jest kryształ ognia, który my chcemy zdobyć, to w tej, na tej wyspie grasują potwory, które są zwane władcami kebabów. Że jak? Tak, chłopie, ty się nie porób pod siebie, bo to są to są władcy kebabów, człowieku. Oni zatrutymi kebabami ludzi karmią, oni zatrutymi kebabami strzelają z procy do ludzi, albo jak złapią ciebie, to każą ci jeść kebaba, aż zginiesz! I to jeszcze z sosem Al-Kaida! Człowieku! Enno mine patris, normalnie. Człowieku, kurde, jak to do... Jak to... No może przesadziłem, ale z sosem... Hardstyle, anomine, jakieś tam sosy dowalają, tortują, rją ludzi sosami. Raz słyszałem, że jednego księdza torturowali sosem Hardstyle Climax Total Ultra. A co to za sos? Człowieku, nie chcesz wiedzieć, co oni mu robili potem. Jezus Maria, Chryste, Panie! Chryste, Panie, Jezus Maria! No musimy się przygotować. Wy musicie przede wszystkim założyć takie sobie oto... powiem tak. Jeśli zjecie przed wtargnięciem na ląd obiad, ale taki wypasiony obiad, to na plus dla was, bo oni wyczuwają, czy ktoś jest głodny. Jak ktoś jest głodny, to łapią takiego kogoś i mu wpychają kebaba, aż zadławi się na śmierć i zginie śmiercią męczeńską ci władcy kebabów. Ja wam mówię. Tylko nie mylcie ich z jakimiś innymi narodami arabskimi. To nie, to są kreatury takie takie kurde wiedźmowe, takie potwory, kurde, całe czadne. W turbanach różne takie. I oni mają też działo. Oni mają królestwo kebabów w centrum wyspy. Wiecie? I powiem szczerze, na tych większości tych wysp to wszystkie te klejnoty są usytuowane w centrum, chociaż nie zawsze. Niektóre są w grotach, niektóre są w podziemiach. Ale ten akurat jest w świątyni, w centrum wyspy. Żeby tam się przedostać, my musimy pójść najedzeni tam, żebyśmy wytrzymali ile się da, żeby nas nie mogli karmić tym zasranym, tymi kurde... jedzonkami różnymi takimi, po prostu tymi truciznami, żeby nas nie truli. Rozumiecie? Tak? Rozumiem. Oczywiście. Oczywiście. A jak kogoś rzucą kebabem, to coś się stanie? Nie, no wiesz,
rzucić, to rzucą, ale wiesz, nie podnoś, bo jeszcze kurde cię posądzą, że coś tam odwalasz, że coś nie tego. Także teraz wskakujemy, jemy szybko i płyniemy na brzeg wyspy. Okej. Okay. Pół godziny później. Dobra, kurde, słuchajcie, teraz cicho. Idziemy całą naszą ekipą. Jest nas kupa, kupy nikt nie ruszy. O, akurat wlazłem w kupę. Super. I słuchajcie. Idziemy. Zdobywamy ten kryształ i spierdziel. I uciekamy, ile pieprz rośnie. Bo jak się dowiedzą, że kryształ zabraliśmy, to nam wszystko po prostu nas tak uciukają, że to głowa mała. Spoko, spoko, kurde, szefie, kapitanie Jacku. My, piraty, my, korsarze, mamy takie kałasznikowy, że ja cię pierdaczę. No nie wiem. Kałasznikowym, kurde, ale macie, jesteście opancerzeni, jakby co? Oczywiście, że tak. I mamy Glocka, kurde, człowieku, nikt nam się nie przeciwstawi. No dobra. To tak, kurde, jedziemy z tematem i ruszyli, moi mili, ruszyli przodem, całą drużyną, całym regimentem i po kolei przedzierają się przez miasto władców kebabów. Oni tam na nich czekali, oni wiedzieli, że coś się szykuje, a oni z impetem wkraczają w tą osadę kebabów. Kebaby... Władcy kebabów rzucili się w pogoni za w ostatniej swojej desce ratunków i jedzą świętego kebaba. Proszę państwa, co to się dzieje? Świętego kebaba jedzą. Jezus Maria, jeden urósł jako tytan. Dwóch tytanów, kurde, Jezus Maria, Goliaty, jakieś ogromne postacie, czarne całe, w turbanach, przepasane jakimiś kurde pasami, nie wiadomo co. Jakieś władcy kebabów, jakieś nowe jednostki samonaprowadzające, wybuchające władców kebabów. Jeden z nich śpiewa. I kurde mele, co to się dzieje? Dobra, teraz trzeba szybko. Ty, Malczu, Geralt, Triss, zabieracie klejnot. My tu ogarniamy, robimy ten harmider, a wy ten klejnot zabieracie i uciekamy z powrotem. Rozumiecie? Trzeba się pospieszyć, bo jeśli tak dalej wyjdzie, to nas wszystkich wysadzą w powietrze te władcy kebabu. Spoko, PGKB, yo! No to lecimy z tatą Geraltem i z Triss i Yennefer i z Ciri. Lecimy równo. Na szczęście Jaskier został na statku, także spoko. Ale Ciri, Yennefer, Triss, tato Geralcie, patrzcie, tam jest główna sala, tam coś się świeci. Chodźcie, zobaczmy to. O, synek, jest kryształ, kurde, czerwieniutki rubin. Świeci się, święty, kurde, synek, widzisz to, jak to się świeci? Widzę, tato Geralcie, widzę. To co, bierzemy? A bierzemy, ale czekajcie, nie ma jakiejś pułapki? Przeskanuję sensorycznie, Yennefer, masz rację, przeskanuję sensorycznie. Nie ma. Trzeba po prostu wziąć. A masz, synek, ze sobą ten worek magiczny, który ci dał wczoraj Jack? Mam. To szybko weź ten kryształ, chwyć i włóż do worka i zakryj. Bo to niweluje promieniowanie na wyspę, także nie będą wiedzieli, że to ich kryształ jest, że my zabraliśmy, tak? To tata, wiesz co, ja tutaj mam takie jajko Kinder niespodziankę, kurde, to może tutaj dam im jajko Kinder niespodziankę. Spoko synek, ja dam im w prezencie jakiś inny kryształ, ty ten bierz i zwiewamy, synek, kurde, trzeba pomóc naszym tam w wiosce, bo już widzę, że jest krucho. Dobra, tata, to ciśniemy. Buja, kasza, buja, uciekamy, chłopaki, mamy wszystko, uciekamy, uciekajcie, pilnujcie nam plery i uciekamy. Dobrze, Geralt, macie wszystko? Tak, Jack, mamy! To...
O Jezus, jeden jakiś bomber naciąga! Skasujcie bombera! Jezus Maria! Co za popierdzielone ty władcy kebabów są! Jezus Maria! Sam się wysadził! Jezus Maria! Chryste, panie! Dobra, mamy kryształ ognia, uciekamy, także spoko. Uciekamy. Dobra. 15 minut później. Już na statku. W bezpiecznej odległości od wyspy. No, synek. To było niezła akcja. Razem z tą... Zachowałeś powagę sytuacji. Nagle słychać... BUM! Jezus Maria, synek, co się dzieje? Aaa, to spoko, Geralt, spoko, to prezent ode mnie. Jack, co ty wyiwaniłeś? A podsadziłem im tam trochę prochu pod to wszystko. To nic się nie przejmuj, się będzie git. No okej, okay, to hej. Mamy już pierwszy kryształ, jedziemy z tematem, synę. Czas na kolejne kryształy mocy, na kolejne przygody z roli głównej z naszej wspólnej. Hej! Jedziemy, synek, z tematem. Cześć! To były przygody. To były kolejne przygody opowiadane przeze mnie. Żegnam was, ja, czyli Malczu. Cześć!